Około 1200 zawodników wystartowało w szóstym żorskim biegu ulicznym. Wytoczona najciekawszymi zakątkami miasta trasa najmniej problemów sprawiła, uwaga, zawodnikom z Ukrainy. Para naszych wschodnich sąsiadów zwyciężyła w klasyfikacji generalnej żorskiego biegu. Przed startem biegu głównego na trasę wyruszyli miłośnicy Nordic Walkingu, a także uczestnicy biegu Pozdrowie, nieco krótszej, bo dwukilometrowej wersji biegu głównego. Wzięło w nim udział ponad 500 biegaczy, często reprezentujących rodziny wielopokoleniowe. W biegu Pozdrowie wystartowała również Ewa Swoboda, czwarta zawodniczka tegorocznych Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych na dystansie 100 metrów. Jak na sprinterkę, dystans 2 kilometrów jest już wyzwaniem, ale Ewa myśli już o starcie na 10 kilometrów. Kociło mnie rok temu, chciałam się przygotowywać, ale musiałam się przygotowywać do Mistrzostwa Świata i tak wyszło, że jakoś nie, ale może za rok pobiegnę z mamą. W tym roku biegały mamy, babcie, ojcowie, synowie i wnuczki. W sumie w biegu głównym wystartowało niemal 600 osób, a sygnał do startu dał Paweł Fajdek, najmłodszy w historii złoty medalista Mistrzostw Świata w rzucie młotem. W każdej rozgrzewce są elementy biegowe, na każdej sprawności, którą wykonujemy, też jest bieganie, a teraz w okresie jesiennym, gdzie zaczniemy przygotowania, znowu będzie coraz więcej biegania, także jak najbardziej towarzyszy nam w treningu. Wśród zawodników przed startem panowała wesoła atmosfera, choć nikt spośród tej pokaźnej grupy zawodników nie lekceważył czekającego go wyzwania. Są dwukrotne podbiegi dosyć ciężkie, ale generalnie zawsze trzeba walczyć o najlepszy czas i tego będziemy tutaj starać się dokonać razem. Dla mnie to debiut, więc spodziewam się wszystkiego. Czas pokaże, zobaczymy. A czas pokazał, że najszybszy na mecie był reprezentujący Ukrainę Pawlo Olinyk, który trasę 10 km pokonał w nieco ponad 31 minut. Wśród kobiet najlepszy wynik, niecałe 36,5 minuty, osiągnęła Swietlana Olinyk. Tym samym szósty żorski bieg uliczny padł łupem ukraińskiej pary. Gospodarze w przyszłym roku będą musieli odzyskać honor.